Wygląda to na jawny spisek, na chęć ukrycia czegoś. Mówię o tych śniadaniach, o tym, że nie można było dostać kopii dokumentu, który ma być ratyfikowany. Dlatego proszę pana o pytanie, no kto za tym stoi? Odpowiedź oczywiście. Mówimy tutaj, że Unia Europejska nie istnieje. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to słuszna konstatacja. I że traktat lizboński nie wszedł w życie, bo zablokowała Irlandia. Ale zdajemy sobie sprawę, że są politycy w wielu krajach europejskich, którzy po prostu z tym stanem rzeczy się nie godzą i nie pogodzą. Tak jak mówił tu przed chwilą pan redaktor. Nie chcę tu nazywać konkretnych polityków, ale obejmuje to szeroką gamę spektrów politycznych w różnych krajach. W Niemczech oczywiście jest to siła i cecha dominująca. Ja monitoruję mniej więcej głosowania w Parlamencie Europejskim nad ważnymi dokumentami, w tym nad traktatem lizbońskim. O ile podczas głosowania nad Eurokonstytucją Polacy w większości ją odrzucili, chcę powiedzieć, tak jak i Czesi, znaczy Platforma Obywatelska się wstrzymała, co zachwiało tymi proporcjami, ale odrzucili. Posłowie francuscy i holenderscy byli zdecydowanie za. Naród to odrzucił. Również Irlandczycy byli za. Jedna czy dwie osoby. Natomiast jak patrzę na posłów niemieckich, to niemal wszyscy byli i są za Eurokonstytucją. Niemal wszyscy ci posłowie są za Eurokonstytucją. No, możemy sobie w tym gronie powiedzieć, jeśli padają różnego typu parytety, 55% krajów, 65% ludności, podwójna większość, to przy układaniu tego typu szacunków decydenci dużych krajów europejskich, mowa była tu o Niemcach, ale nie jest też tajemnicą, że głównym motorem napędzającym ten mechanizm to jest dwutakt Niemcy-Francja, prawda? Więc oni popychają i lansują te rozwiązania na przekór chociażby Brytyjczykom, na przekór Brytyjczykom. I teraz jesteśmy w sytuacji, ano takiej, że wracam jeszcze do tych parytetów. Jeśli siadają ci wielcy, to nie myślą o solidarności między narodami, tylko patrzą na kogo mogą liczyć. To znaczy do zastosowania praktycznego tej zasady potrzeba 55% krajów plus 65% ludności. Oblicza się, że są to Niemcy, Francja, większe kraje, a jak 15, to dodaje się te malutkie. Na przykład Malta, Cypr, prawda? Wobec tego gubi się tutaj takie kraje jak Polska chociażby, która w obecnym parytecie znajduje się na 6. miejscu ex aequo z Hiszpanią pod względem liczby głosów w Radzie Unii Europejskiej. Stąd też powiedziałem, że Polska najwięcej traci. I z jednej strony trzeba zdiagnozować sytuację, a z drugiej strony, przynajmniej ja w roli, którą dotychczas spełnię, czyli posła do Parlamentu Europejskiego, staramy się minimalizować te niedogodności, stąd też nie określamy, nie nazywamy spiskowca, którego pan chce teraz ode mnie wydobyć, a próbujemy mimo wszystko, nazwę to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, lobbować u innych posłów, tłumaczyć sytuacją wewnętrzną i odciągać pewne inicjatywy, czekając, nie ukrywam, aż społeczeństwa się zorganizują, bo powoli, krok po kroku, tezy, które tutaj były wygłaszane, przebijają się do narodów Europy, które tak naprawdę, de facto, tego ustroju nie chcą. Gdyby zapytać w referendum, na przykład próbowano zainicjować referendum w Niemczech, też nie wiadomo, jakby się skończyło w Niemczech. W Wielkiej Brytanii oczywiście to przepadnie. Wracam jeszcze do podliczania głosów. Obecnie jest 785 posłów, z tego głosuje około 700, tak 680 mniej więcej jest na sali. Za traktatem lizbońskim, Eurokonstytucją, przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej jest około 500 posłów, 530, przeciw jest 100, 130, 150 w zależności od tego, ilu jest na sali. Czyli jest to grupa 100, około 50 posłów.
przeciwnych. A tak naprawdę nie mogą zorganizować się w jednej frakcji, są porozrzucani w Parlamencie Europejskim. I tu nawiązuję do wypowiedzi poprzednika, próbuje się, też nie nazywam kto, ale są to konkretne kroki, zawyżyć próg tworzenia mniejszych partii politycznych, czyli zwiększa się liczbę krajów, powiększa się liczbę posłów, wiedząc, że pomimo, iż wielu podziela poglądy w sprawie traktatu lizbońskiego, ale trudno usiąść w jednej frakcji na przykład z Le Penem czy Gollnischem ze względu na konotacje inne niż traktat lizboński, o tak sobie powiedzmy, czy z wnuczką Benito Mussoliniego, prawda? I znając te mechanizmy, celowo podwyższa się parytety, o które mówię. Nie chcę nazwać konkretnych osób, ale proszę mi wierzyć, osobiście zderzyłem się z tym mechanizmem i osobami, które są delegowane, które na przykład w Parlamencie Europejskim zasiadają 30 lat, znają mechanizmy od podszewki, o których nie jest wiadomo nie tylko publicznie, a nawet specjalistom. Na przykład na początku naszej kadencji, tu kończąc tylko pozwolę sobie na taką uwagę, jak pan Barroso chciał być zaprzysiężony, czyli pozyskać nasze głosy, my zażądaliśmy wykazu komitetów roboczych, które ma Komisja Europejska. Wiemy, że jest 20 kilku komisarzy, od nas pani Donata Hübner, ale wiedzieliśmy również, że Komisja Europejska powoła komitety robocze. Przypuszczaliśmy, że ich jest około 300. Pan Barroso uchylił się odpowiedzi, my go zaszantażowaliśmy. Jeśli nie da wykazu, głosujemy przeciwko jego kandydaturze. On się przestraszył, na 2 dni przed głosowaniem przysłał nam wykaz tych komisji z prośbą o niepodawanie i niepublikowanie w prasie. Otóż okazało się, że jest to dokładnie wówczas było 3094 komitety robocze zajmujące się tak ważnymi sprawami jak Komitet do Spraw Wind, Komitet do Spraw Nagięcia Banana słynny, Komitet do Spraw Dobrego Samopoczucia Zwierząt, 5 komitetów do spraw etykietowania tekstyliów, etc., etc. Czyli jak powiadam, poprzez obecność w tym gronie próbujemy maksymalizować nasze korzyści, zdobywając pewną wiedzę, aby móc przeciwdziałać. I raz jeszcze proszę o zrozumienie, że nie będę wymieniał nazwisk. Ja tylko dodam, że Unia Europejska jest eksperymentem potrójnym. Jest eksperymentem politycznym, jest eksperymentem ekonomicznym, jest eksperymentem ideologicznym. Dlatego, że tak powiem, sprawców jest wielu. Sprawców jest wielu, ponieważ kto inny jest zainteresowany powodzeniem eksperymentu politycznego, kto inny jest zainteresowany powodzeniem eksperymentu ekonomicznego i jeszcze kto inny jest zainteresowany powodzeniem eksperymentu ideologicznego. Gdybym miał tak, ja nie mam takiej wiedzy jak pan profesor Piotrowski, dysponuję, że tak powiem, taką wiedzą potoczną na ten temat, więc najbardziej zainteresowanymi powodzeniem eksperymentu politycznego są Niemcy i Francja, która w tej chwili dostała niemiecką, znaczy nie w tej chwili, już jakiś czas temu dostała niemiecką zgodę na własne imperium kieszonkowe w postaci Unii Śródziemnomorskiej. W związku z tym zostawia Niemcom wolną rękę w Europie Środkowo-Wschodniej i to jest widoczne gołym okiem. I te dwa państwa są najbardziej zainteresowane powodzeniem tego eksperymentu politycznego. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to widać też gołym okiem, że jej udział w Unii Europejskiej raczej ma taki status obserwatora bardziej niż takiego uczestnika. Wielka Brytania jest raczej, uważa się raczej za delegata Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej, czy szpiega, powiedzmy sobie już bardziej dosadnie, niż takiego lojalnego uczestnika, którym my chcemy koniecznie zostać ze względu na to, co powiedzą, żeby dobrze o nas mówili w Paryżu, prawda? Jeśli chodzi o eksperyment, o warstwę ekonomiczną eksperymentu, to oczywiście najbardziej zainteresowani są tym, zainteresowana jest tym międzynarodówka biurokratyczna, do której należy bardzo wielu naszych mężów stanu, a pozostali, znaczy wielu z pozostałych, aż przebiera nogami, żeby tam się do tej międzynarodowej biurokratycznej dostać.
Co o tym świadczy? No chociaż było przed chwilą to, co mówił pan profesor Piotrowski. Ta liczba tych komitetów, które się zajmują, Władimir Bukowski mi opowiadał, że